dobry. We wtorek 17 maja, w przepiękny, słoneczny poranek. Witam Was z Kluczborka. Bożym Słowem, które zapisane jest w Księdze Proroka Izajasza, gdzie w 28 rozdziale, w 29 wierszu czytamy: Pan jest cudowny w radzie, wielki mądrością. A w liście apostoła Pawła do Efezjan w 2 rozdziale, w 17 wierszu czytamy: Chrystus przyszedłszy, zwiastował wam pokój, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Nie wiem, moi kochani, czy zastanawialiście się nad taką jedną rzeczą, jedną sprawą. Odpowiedzcie sobie w duchu, w sercu. Ile razy o poranku, budząc się do nowego dnia, waszą pierwszą myślą była myśl: Boże, jaki jesteś wspaniały, jaki jesteś cudowny, jak bardzo o mnie dbasz. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi wstać do nowego dnia, że mogę znów spojrzeć na ukochaną osobę, że mogę cieszyć się głosem dzieci, najbliższych, ukochanych, że mogę spojrzeć w oczy ukochanej żony, ukochanego męża, najbliższych. Mam nadzieję, że takie myśli towarzyszą Wam każdego poranka, ponieważ właśnie w taki sposób objawia się Boża miłość, Boża mądrość, Boża delikatność, która towarzyszy nam każdego dnia, w każdej sprawie, w każdej sytuacji. Nasz Bóg Wszechmogący, który nas stworzył, który nas zbawił, który nas pociesza, jest cudowny. Jest cudowny w radzie, jest wielki w mądrości. Ofiarował nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, by zwiastować nam miłość, pokój, nadzieję, by otoczyć nas łaską i by przypominać nam o tym, że pragnie nam błogosławić. Dzisiaj przeżywamy przepiękny dzień. Wszystko dookoła chwali i wielbi Boga. Ptaki śpiewają, gołębie gruchają. Przyroda się rozwija. Coś niesamowitego, coś pięknego. Jedyną rzeczą, jakiej brakuje, to głośny śpiew na chwałę Pana, który wielbiłby Jego wspaniałe imię i przypominał wszystkim, jaki jest cudowny, jaki jest wspaniały, jaki jest mądry. I tą cudownością i mądrością, tą wspaniałością pragnie otaczać każdego z nas. Ciebie i mnie, naszych ukochanych i naszych najbliższych. Chciałbym, abyś o poranku dzisiaj, słuchając tego rozważania, właśnie o tym sobie pomyślał. Żebyś sobie uświadomił to, że Bóg jest z tobą, jest z nami. Pragnie nas wszystkich otoczyć swą dobrocią i pragnie nas pocieszyć, wzmocnić, doradzić, ale także, jeżeli trzeba, przemówić do nas w swojej delikatności, w swojej bliskości, tak by było piękniej, spokojniej i bezpieczniej w naszym życiu, w naszej codzienności. Życzę Wam wszystkim, abyśmy właśnie w taki sposób odczuwali i doświadczali Boga Wszechmogącego, Trójjedynego, Stwórcę, Zbawiciela i Pocieszyciela. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę przepięknego, cudownego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i pamiętajcie, że dla Niego nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. A na koniec chciałbym Wam jeszcze przeczytać słowa Sørena Kierkegaarda, który kiedyś powiedział tak: Nie chodzi o to, aby słyszeć czy czytać o najważniejszych i najwspanialszych rzeczach w życiu, ale o to, żeby je przeżyć. I każdą najważniejszą i najwspanialszą rzecz w życiu przeżywajmy z Bogiem. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z przepięknego, słonecznego Kluczborka. Pa!